jest takie fajne miejsce, takie na spacery, super, fajnie, na przykład mi się bardzo podoba to. Nie powinni tam zabudowywać. Nie, 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 nie jestem wręcz przeciwnie, nie, nie, w żadnym wypadku, nie. I tak już wszędzie likwidują zieleń i nawet nie ma gdzie nawet pochodzić, usiąść sobie. Super, niech zostanie, jestem za jak najbardziej, naprawdę. Ponoć musi być niezabudowany. Aha. Jest gdzie pieski wyprowadzać. Pracujemy nad projektem przebudowy Placu Zwycięstwa i pani Maćkowiak-Długosz, pani dyrektor pewnie powie, że tak myślę, że za miesiąc będziemy w stanie pokazać państwu taki pierwszy projekt, który chcielibyśmy realizować. A pani dyrektor Sobieszczyk ma do zrealizowania potem to inwestycyjnie i do przeprowadzenia, więc mamy wszystkie trzy kobiety, które trzymają władzę w tym zakresie, a mam nadzieję, że jak pieniądze wpłyną, to państwo radni z przyjemnością je na nasze konto przyjmą, więc jesteśmy w takim dobrym momencie, jeżeli chodzi również o stan przygotowania, bo trafiło to na tą chwilę, w której my byliśmy proceduralnie również do tego przygotowani. Historycznie przypomnę, że projekt Mediateki nie został wyrzucony do kosza. Być może kiedyś zostanie zrealizowany, bo taka będzie wola mieszkańców. Obecnie te nasze rozmowy toczyły się koło tego, byśmy zagospodarowali tę przestrzeń na parkową, niekubaturową i takie założenia wykonawcy dostali. Mają uwzględnić chociażby ten aspekt historii tego miejsca. Siedem dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Na komputerze, tablecie i smartfonie. Najnowsze informacje z regionu.